Co państwo uważają o naszej aktualnej władzy samorządności? Wprowadzili nowe projekty, jak kolejka górska na Kamienną Górę, czy szkoła filmowa. Jak państwo sądzą, czy warto takie coś zrobić? Co pani sądzi o tych projektach? No, kolejka to na pewno by się przydała, z uwagi na to, że tu latem jest wiele turystów. I myślę, że to by był dobry pomysł na tą Kamienną Górę, z uwagi na to widoki. Natomiast szkoła filmowa, myślę, że chyba niepotrzebna jest dla Gdyni. Gdynia inwestuje w obiekty, w miejsca, które nie do końca potrzebne są mieszkańcom. W Gdyni znajduje się wiele miejsc, które wymagają troski, zadbania. Gruntowe ulice, dziury w centrum miasta. Inwestujemy pieniądze w budynki, jak szkoła filmowa, które tak naprawdę nie tworzą nowych miejsc pracy, tworzą tylko wizerunek miasta. Natomiast jak będzie ten wizerunek wyglądał, jeżeli goście, studenci, wykładowcy tej szkoły, jadąc do swojego miejsca pracy, będą jechali rozkopaną krzywą ulicą 10 lutego, ulicą Abrahama, na której kostka przypomina jazdę po muldach. To nie wiem, czy do końca jest to spójne z wizerunkiem miasta. Jeżeli chodzi o kolejkę, cóż, no, Kamienna Góra była zawsze pięknym miejscem spacerów i nie sądzę, żeby wejście na Kamienną Górę było jakimś problemem dla osób młodych czy starszych. Chyba że można wzbogacić inwestycję związaną z kolejką o piękny napis na Kamiennej Górze, żeby Gdynia stała się rzeczywiście Hollywood i można napisać Gdyniwood, prawda? Natomiast słyszałem też o kolejnej inwestycji, jaką planuje miasto. Jest to kolej gondolowa. Kolej gondolowa, która będzie biegła tutaj z Sea Towers do dworca. Oczywiście piękna inwestycja, będzie można z góry podziwiać dziurawe ulice, niezagospodarowane do tej pory tereny międzytorza. Oczywiście, jeżeli tak mamy budować wizerunek miasta, no to cóż, no, tylko pogratulować rządzącej w Gdyni samorządności. Wie pan o tym, że zbliżają się wybory do rad dzielnic, prawda? Co pan chciałby zmienić w swojej dzielnicy? Ja jestem mieszkańcem Redłowa. Myślę, iż Redłowo potrzebuje jakoby nowego otwarcia. W Redłowie, z tego co wiem, wykorzystuje się maksymalną ilość wolnej przestrzeni pod inwestycje deweloperskie. Kosztem terenów zielonych, kosztem terenów rekreacyjnych, boisk dla dzieci. Warto to zmienić. Poza tym sam byłem wieloletnim radnym dzielnicy Grabówek, bodajże 3 kadencje. I widzę, że rad dzielnic powinny zyskać nowe kompetencje. Nie może być tak, że sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości znajdującej się na terenie dzielnicy nie jest konsultowana z tą radą. To trzeba zmienić. Rada dzielnicy musi mieć uprawnienia w tej dziedzinie. Kwestia zmian planu zagospodarowania przestrzennego też musi być konsultowana z dzielnicą. Cóż jeszcze? Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej. Też konsultacja z radami dzielnic. Rady dzielnic nie mogą spełniać czysto literalnego znaczenia jako jednostki pomocnicze. Muszą być aktywnym uczestnikiem życia miejskiego. Nie można rad lekceważyć, trzeba to zmieniać, trzeba wprowadzać zmiany, dawać radom dzielnicy nowe uprawnienia. Dziękuję. Dzień dobry. Aktualna władza samorządność wprowadza wiele nowych projektów, bardzo drogich projektów dla Gdyni. Jeśli chodzi o szkołę, no to może i dobrze, ale kolejka, no to uważam, że dla ludzi, którzy tam jeżdżą na wózkach albo niepełnosprawnych, a tak, no to trochę drogie. Ja mieszkam na Morskiej od urodzenia w jednym domu i jest zalewany od 60 lat i jakoś nie da się tego zrobić, jest to nie do przejścia. To uważam, że to jest straszna indolencja władz miasta, a Sea Tower się dało wybudować i jest to tylko dla bogatych, a to nic dla miasta nie dało. Więc nie wiem, czy to jest pocztówka, czy co, a spod dworca wyjść nie można, jak deszcz pada, tylko trzeba uważać, bo będzie się ochlapanym i jakoś władze na to nic nie robią z tym. No ja myślę, że jak jest festiwal w Gdyni, to i szkoła powinna jakaś być filmowa. A czy w tym miejscu akurat, to trudno powiedzieć, mogłoby być gdzie indziej, no ale potrzebna chyba jest. A poza tym no, wyciąg na Kamienną Górę, no może dla starszych osób to i wygoda będzie, bo tak by wózkiem tam nie dojechali Walickim albo tego, bo to jest bardzo daleko. No i atrakcja jakaś turystyczna to chyba będzie. Ja chciałam się pani spytać na temat projektów w Gdyni.
samorządność wprowadziła nowe pomysły ciekawe dla Gdyni, jak kolejka na Kamienną Górę albo szkoła filmowa, która jest w rozbudowie. Co pani o nich sądzi? No, uważam, że to świetny pomysł. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że Gdynia się tak rozwija. Właśnie o tym rozmawialiśmy przed chwileczką, że bardzo się Gdynia zmieniła na korzyść. Będzie dużo atrakcji dla turystów. Bardzo jestem zadowolona. Ja mówię, że miasto tak dużo daje emerytom, że w tej chwili aż nam żal odchodzić i dlatego ciągniemy tutaj, bo otwarte drogi. No. Tak, ale otwarte drogi są dla emerytów, nie? Bo i ten uniwersytet, i te spacery, i te ścieżki. Także dziękujemy. Dziękuję. Na Głos z Gdyni, taki portal. Jest, no, portal, fajnie. W każdym razie pozdrawiamy prezydenta naszego. A właśnie, o. Gdynia dalej rozwija i kwitnie. Chcę się z pana spytać, co pan sądzi o nowych projektach dla Gdyni? Właśnie tutaj, w tym Browar Port, albo o szkole gdyńskiej, tutaj zaraz za nami. Co ja o tym sądzę? To znaczy jak, architektonicznie, czy o sensie? Nie, czy... o sens, właśnie, sens projektu. Sens. No tak, no to ta szkoła filmowa, no to ma głęboki sens, bo jest szkoła filmowa w Gdyni i takie miejsce... Takie miejsce przy okazji festiwalu, zaraz obok teatru, który jest główną jakby areną tego festiwalu, to na pewno to będzie pełniło funkcję lepszą niż jakiś blaszak tam z tymi salami kinowymi na jakieś eventy. A poza tym no to na pewno będzie prowadziło działalność już taką stricte związaną z działalnością filmową, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast browar, no nie wiem, tak projekt wygląda tak sobie. Nie wiem, czy jest sens za bardzo jakoś tak modern i trochę przypomina jakieś schrony pozostawione przez Niemców w Gottenhafen. Natomiast nie wiem, czy jest za duży sens tak mocno zabudowywać tą tutaj pierzeję jakby i zasłaniać te piękne górki. Słyszeli państwo, że zbliżają się wybory do rad dzielnic? No tam coś się o ucho odbiło chyba. Ja tam tymi dzielnicowymi za bardzo się nie zajmuję, bardziej tymi ogólnosamorządowymi. Znaczy zajmuję, no interesuję się i angażuję. Dzielnicowe to tam jednak ograniczona ilość środków, które tam są do dyspozycji rad dzielnicy, więc za wiele za te pieniądze tam nie można zrobić. Jakieś tam te lokalne inicjatywy to pewnie drobne jakieś można przeprowadzić za te pieniądze. Natomiast no to jakby zakres działania tych rad dzielnic nie jest taki tak szeroki, żeby to miało jakiś specjalnie duży wpływ na jakość życia, bo tam jeżeli się kawałek chodniczka zrobi za te pieniądze albo ewentualnie jakieś boisko gdzieś uruchomi, no to pewnie to będzie służyło dzieciakom, ale no zbyt małe środki są, żeby to miało istotne znaczenie. Zna ludziom, o, tacy chodzą właśnie przyjaźni ludzie, znajomi nasi. Jest super, super się mieszka, super się żyje. To też fajnie. A słyszała pani, że się zbliżają wybory do rad dzielnic? No. Teraz będą, w marcu. Nie, no były przecież do dzielnic. To były samorządowe. Samorządowe. Zbyt dużo tych wyborów. Nie wiem, że prezydenckie są w toku, a że do dzielnic to nie za bardzo. Ale jak będą, to pójdziemy, będziemy wybierać. Bo moje pytanie chodzi o to, czy są jakieś pomysły od państwa w ogóle mieszkań, co można by było zmienić w naszej Gdyni, żeby było nam wygodniej, łatwiej żyć, pomimo tych wszystkich udogodnień? No, nasze władze na tyle są wspaniałomyślne, że dbają o mieszkańców. Takie mam wrażenie. To przynajmniej takie odczucie ja miałam. Także myślę, że będą wiedzieli, co zrobić. Na razie budują kolejkę na Kamienną Górę, żeby nam było lepiej chodzić na koncerty. No i tak. Wygodnie. Uważa pani, że to jest znacząca inwestycja dla Gdyni? Wielu ludzi tak, bo ci, co mogą o własnych siłach wejść, to nie ma problemu, ale jest bardzo dużo w Gdyni ludzi starszych i dla nich na pewno to jest wskazane takie coś, taka pomoc. A może szkoła gdyńska albo browar, co państwo o tym sądzą? To zobaczymy, jak wybudują. Jak pójdziemy.